W kolejnym, trzecim już z kolei odcinku podcastu poświęconego krajowemu systemowi e-faktur rozmawiamy o praktycznych, biznesowych i technicznych aspektach wdrożenia KSeF w firmie. Z tego odcinka dowiesz się przede wszystkim tego, w jaki sposób sprawnie wdrożyć KSeF w firmie, w szczególności z punktu widzenia harmonogramu wdrożenia, procesów w firmie czy nadawania ról. Opowiemy także o nieoczywistych pułapkach i ryzykach, jakie czekają firmy wdrażające KSeF. Gościem dzisiejszej rozmowy, którą poprowadzi Adam Bartosiewicz Dzień Dobry Podatki, jest Mateusz Piech. Mateusz jest doradcą podatkowym oraz twórcą narzędzi IT, takich jak HERO, który jest kanałem komunikacji dla sygnalistów, oraz Inspektor, który służy do automatyzacji procesów wykazywania należytej staranności. Więcej szczegółów o Mateuszu w opisie do tego odcinka. A więcej informacji bezpłatnych newsletterów oraz webinarów i filmów dotyczących krajowego systemu e-faktur, znajdziesz oczywiście w naszym bezpłatnym newsletterze poświęconym właśnie. Tematowi KSEW i wdrożenia KSEW w firmie. Link do zapisów znajdziesz również w opisie do tego odcinka. No a teraz już zaczynamy. Cześć, witajcie. Jest ze mną dzisiaj Mateusz Piech. Cześć, Mateuszu. Cześć, Adam. Ja znam Mateusza jako z jednej strony specjalistę w zakresie. Szeroko rozumianego Legaltech, a z drugiej strony także jako menedżera w zakresie Legaltechu. Jak wiecie, przed nami konieczność wdrożenia u wielu podatników, u wielu przedsiębiorców krajowego systemu e-faktur. To na pewno wyzwanie z pogranicza prawa. Technologii, ale także i procesów zarządczych. Właśnie dlatego zaprosiłem dzisiaj do nas Mateusza, żeby porozmawiać na ten temat. Na początku, Mateuszu, mam do Ciebie jedno pytanie: jak myślisz, czy wejście w życie KSEF-u powinno zostać odroczone? Czy jednak lepiej by było, żeby stało się to 1 lipca 2024, tak jak jest to na razie planowane? To ja sobie pozwolę powiedzieć, tak jak mnie ostatnio intensywnie uczą na, na studiach, to zależy. To zależy od tego, kto pyta, bo z perspektywy interesu publicznego na pewno dobrze by było, żeby ten ksef pojawił się w planowanym terminie, bo tak jak zresztą sobie ostatnio rozmawialiśmy, mamy też kamień milowy związany z KPO i nie wiemy, jak to wpłynie na, na realizację tego KPO w obecnej sytuacji, nazwijmy to geopolitycznej. To jest jakby jedna perspektywa. A druga perspektywa jest taka, że ten ksef trochę został narzucony przedsiębiorcom w nie do końca kontrolowanych warunkach. Dlaczego w nie do końca kontrolowanych? No ja tak ostatnio zerknąłem sobie do swojego kalendarza, bo robiłem takie podsumowanie pewnego projektu i plus minus 100 spotkań w sprawie xf miałem w ostatnim czasie. Różnych. Natomiast poza jedną firmą, słownie jedną, gdzie rozmawialiśmy o xf przy okazji i powiedzieli mi nie, 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 my, my już te wdrożenie kończymy, jesteśmy gotowi, no to za każdym razem słyszę, że albo nie zaczęli, albo w sumie nie wiedzą, albo dostawca oprogramowania obiecał, że wszystko będzie dobrze, i oni się tym w ogóle nie przejmują. Dodatkowo, jeszcze jakiś czas temu na konferencji naukowej, koledzy dzielili się takimi danymi z badań jednej z firm wprowadzających KSEW, że 600 tysięcy polskich firm wymaga indywidualnego wdrożenia. I to już jest czysta arytmetyka jeżeli wiemy, że tych konsultantów i ludzi wspierających w KSEF-ie no jest powiedzmy 200 w Polsce, to to tak z grubsza licząc, no to to jest po prostu nie, nie do wykonania, bo, bo musimy pamiętać, że w większości przypadków KSEF to nie jest przełączenie jednego przełącznika i to już działa. To jest dużo dłuższy proces, o czym mam nadzieję będę miał szansę sobie z tobą dzisiaj podyskutować. I, i z perspektywy przedsiębiorców myślę, że Wszyscy ci, którzy już wydali masę pieniędzy na wdrożenie do KSEFU, u powiedzieliby, tak, wdróżmy tego 1 lipca. A, w, a wszyscy ci, którzy nagle zaczynają się trochę budzić, powiedzą: no absolutnie nie. Więc e, takie głosy są. Ale czy to się wydarzy? Czy to będzie dobre? No to zależy, kogo zapytać. No, na pewno masz trochę racji, chociaż z drugiej strony myślę też że nic tak dobrze nie działa na wdrażanie procesu jak świadomość deadline'a tak zwanego. Tak? Jeżeli jest deadline, no to wiemy, że trzeba proces wdrożyć, a takie ciągłe przekładanie no powoduje czy tak wpływa na, na motywację działań, że, że może się okazać, że że mimo tego, że termin zostanie odroczony, to ten dodatkowy czas wcale nie zostanie wykorzystany na, na przygotowania. No ale myślę, że generalnie pewnie nie sposób się z Tobą nie zgodzić. W zależności od tego, kogo zapytamy, pogląd na to, czy należy odsunąć w czasie wejście w życie ksew, czy też nie, pewnie będzie różny. Ja myślę, tylko dodam jeszcze jedną rzecz. Myślę, że tu, tutaj też warto spojrzeć na ten KSEF z perspektywy celowościowej, bo, my, bo nam się to oczywiście kojarzy z administracją skarbową, natomiast to jest projekt Ministerstwa Finansów per se i tym takim pierwotnym, dawnym celem KSEF-u było to, żeby szybko i sprawnie reagować na wydarzenia, które mają miejsce w gospodarce to raportowanie, które mamy dzisiaj podatkowe jest, jest cykliczne, tak? miesięczne, kwartalne lub roczne i to powoduje, że obieg informacji jest opóźniony. I z perspektywy takiego dobrego zarządzania państwem, celem KSEFU jest to, żeby na bieżąco mieć dane o tym, co się w obrocie gospodarczym dzieje. I jeżeli my doprowadzimy do sytuacji, w której ten KSEF nie będzie dobrze wdrożony, a, a, to czasem, a tak, tak, tak czasem się dzieje, jak proces jest wymuszony, przyspieszony, to może się okazać, że ten cel nie zostanie zrealizowany. Bo to, że tam się później w uzasadnieniach do projektów ustaw pojawiły informacje, że oczywiście chodzi też o cel kontrolny, to było oczywiste zawsze, tak? No bo przecież tak, tak naprawdę uszczelniamy system, no bo nikt normalny nie chce akceptować szarej strefy. Natomiast z perspektywy celowościowej. Ważne jest dobre wdrożenie ksefu, a nie wdrożenie za wszelką cenę. Tak bym to podsumował. Właśnie, Mateuszu. W związku z tym chciałbym Cię zapytać o jedną kwestię. Jak patrzy się na ksef z perspektywy prawnika, z perspektywy doradcy podatkowego, no to nie wydaje się on być szczególnie skomplikowany, prawda? No, tak czy inaczej faktury dzisiaj muszą być wystawiane, tak czy inaczej pewnie większość podatników wystawia faktury elektronicznie często z użyciem oprogramowania. No więc można powiedzieć, że no KSeF to jest tylko jakaś zamiana narzędzi, tak, że no, te faktury, które i tak dzisiaj większość przedsiębiorców wystawia elektronicznie, te faktury, które dzisiaj i tak większość przedsiębiorców też odbiera w formie elektronicznej, nie oszukujmy się one no w Ksefie też będą wystawiane w formie elektronicznej no w formie zupełnie innego narzędzia więc to wszystko wydaje się dosyć proste i mało skomplikowane no ale z drugiej strony wiele słyszymy że Ksef będzie wyzwaniem no to to, to, to jak to jest, że z jednej strony wydaje się, że nie jest to szczególnie skomplikowane, no ale z drugiej strony ma to być wyzwanie dla dużej części firm, dla dużej części przedsiębiorców? Jak mógłbyś to, to wytłumaczyć? To ja powiem w ten sposób: tutaj pełna zgoda, jeżeli chodzi o kwestie prawne. Nawet bym powiedział, że z perspektywy prawno-podatkowej KSEF przynosi pewne uproszczenia. Czy mówimy tutaj o przyspieszonym terminie na zwrot VAT-u, czy mówimy o braku konieczności sporządzania uzgodnień, to, to jest niewątpliwie uproszczenie I, i na to patrząc na tą taką warstwę przepisów, tam się nie dzieje nic szczególnego, no bo ani obowiązek podatkowy nam się nie zmienia, ani nam się jakieś szczególne nowe rozwiązania nie pojawiają. Tak naprawdę Modyfikujemy metodologię wystawiania faktur. I nawet jak spojrzymy na KSEF, tak, czym on jest, to KSEF tak naprawdę to jest bramka do wysyłania, archiwizowania i odbierania faktur w formacie XML i nic więcej. Ja tutaj mogę dodać ewentualnie, że. No, często tłumaczę zainteresowanym tak bardzo obrazowo, że no, ksef można porównać do takiej swego rodzaju chmury danych, prawda? No, chmury danych, która jest administrowana, czy będzie administrowana przez administrację skarbową, no ale to tak trochę wygląda, prawda? Działamy lokalnie, wprowadzamy dane do chmury i dane z chmury pobieramy. Zgodzisz się ze mną? Zgodzę się, zgodzę się. To jest dobra analogia, tak, tak samo jak można to porównać do takiej dedykowanej skrzynki mailowej, że możesz wysyłać fakturę tylko przez jednego konkretnego maila i tylko z tego jednego konkretnego maila faktura będzie przychodzić i tylko pod warunkiem, że ten mail będzie zawierał określone informacje. Tak, tak by to można było powiedzieć, bo, bo tym technicznie ksef jest. To jest po prostu bramka, która pośredniczy między jednym podatnikiem a, a drugim, przynajmniej na, na dzisiaj. No właśnie, to, to gdzie te wyzwania, Mateuszu? Wyzwa, wyzwania są wszędzie tam, e, gdzie, nie są, g, gdzie nie są opisane w przepisach, jak się często okazuje, bo ktoś kiedyś mi powiedział, że zabawa zaczyna się tam, gdzie kończy się komentarz. To też może jest uwaga do ciebie. Tak, wielokrotnie to już słyszałem. E, natomiast e, no, na dwóch poziomach przede wszystkim. Pierwszy, nieoczywisty poziom, to jest taki Czysto project menadżerski temat. Chodzi o to, że KSEF to jest taki moment w życiu organizacji, gdzie mamy szansę, a nawet konieczność, pochylić się nad naszym procesem wystawiania faktur i obiegu dokumentów. Bo okazuje się, że jeżeli nie dowieziemy tego w odpowiednim czasie i w odpowiedniej jakości, to ryzykiem nie jest to, że ktoś się obrazi albo kiedyś przyjdzie kontrola, tylko ryzykiem jest to, że nie będziemy w stanie wystawiać faktur sprzedażowych. No, a konsekwencje tego są, są oczywiste, no bo tam faktury zakupowe, fakturami zakupowymi. Co do zasady wiemy, co, co kupiliśmy i, i to my kontrolujemy płatność, ale w wielu przypadkach jest tak, że to przepływ faktury determinuje płatność, a jej brak powoduje po prostu brak płatności. No i można sobie wyobrazić tylko poziom niepewności na rynku, jak się okaże, że nie jesteś w stanie wystawiać faktur albo robisz to, bo jedna osoba w firmie to potrafi robić. I, i o tym chętnie. Nie zaraz opowiem więcej. Natomiast drugi bardzo nieoczywisty poziom tego zagadnienia ksefowego to jest kwestia zarządzania bezpieczeństwem w organizacji, a i to tak szeroko rozumianym, od bezpieczeństwa cyfrowego, no bo wprowadzamy nowe narzędzie, nadajemy nowe uprawnienia, po potencjalne eksponowanie organizacji na ryzyko w innych obszarach prawa. I mam tutaj na myśli te uproszczenie, ujednolicenie danych, bo my przy KSEF-ie rozmawiamy o sprawozdawczości podatkowej. No, mamy jakieś, mamy kwestię związaną z jpk to nam się będzie krzyżować bardzo ładnie z KSEF-em, bo obie te rzeczy są w XML-u, sprawozdania też wysyłamy w XML-u, no ale przecież biznes dokonuje też wielu, wielu innych raportowań. I teraz pojawia się pytanie, jak my te wszystkie dane mamy w chmurze, jak to powiedziałeś, no to kto i jaki dostęp ma do tej chmury i co, z tym, i co z tym zrobi? No bo uwaga, my nie wiemy. Myślę, że można tutaj od razu zwrócić uwagę na to, że no mo można postawić chyba taką tezę, że po wejściu w życie ksefu przedsiębiorca stanie się bardziej przejrzysty, prawda? I to zarówno chyba chodzi o taką przejrzystość na zewnątrz. Ale też jedna ciekawa kwestia, która do mnie dociera, nie wiem czy się ze mną zgodzisz. Że przedsiębiorca, że firma może stać się także przejrzysta do wewnątrz, jeżeli tak można powiedzieć. Bo na przykład spotykam się z takimi obabami właścicieli firm, że teraz ich pracownik, który będzie miał uprawnienia do Ksefu, będzie na przykład znał całą historię sprzedażową i zakupową firmy, tak? I to hmm. też wywołuje jakieś. Jakieś obawy. No a mówiąc o tej przejrzystości zewnętrznej, no mam oczywiście na myśli to, że pewnie za chwilę na ten temat więcej porozmawiamy, ale mam na myśli to, że wiele różnych podmiotów ze sfery szeroko rozumianej administracji będzie miało dostęp do KSeF-u, prawda? I dzięki temu no, będzie po prostu więcej danych o przedsiębiorcy znało i to w zasadzie w czasie rzeczywistym, prawda? Bo też mówiliśmy o tym, że raportowanie jest cykliczne, a KSEF to jest żywy, bieżący strumień danych, prawda? A, live stream. Można live to powiedzieć, stream. Że, to jest, że to jest live stream, a to tutaj mamy usługę dostępności do filmów gdzieś tam, a tutaj mamy livestream stream, zresztą coraz bardziej popularny, jak widać też w administracji publicznej, czyli wielki brat po prostu. Trochę tak, trochę tak i ja, ja tutaj dodam, że te obawy dotyczące przejrzystości wewnątrz firmy to też parę firm mi to zgłaszało, natomiast to jest już moje takie prywatne przemyślenie, że często właściciele i decydenci firm nie doceniają poziomu doinformowania swoich pracowników na temat obrotu informacją w organizacji. I, i, I myślę, że w wielu przypadkach to nic nie zmieni, bo może być tak, że często nie jeden pracownik wie lepiej, co się dzieje w firmie, niż nie jeden właściciel, zwłaszcza ten, który już się bardzo odsunął od tych procesów biznesowych, takich prostych na samym dole. Natomiast jak najbardziej tak. Za każdym razem, jak zmieniamy zasadę obrotu informacją, musimy się zastanowić nad tym, gdzie ta informacja idzie, gdzie już nie idzie. I gdzie potencjalnie może wyciec. No, mieliśmy ostatnio szansę posłuchać o wycieku potężnym danych pacjentów z, z, z paru e, praktyk lekarskich, chyba laboratorium. E, no i to są niewątpliwie dane wrażliwe, osobiste e, i, i bardzo współczuję tym ludziom i zresztą właścicielom tej firmy i zarządzającym też, bo, bo to jest po prostu są ofiarami przestępstwa najprawdopodobniej. A tak na marginesie nie boisz się wycieku danych z KSEF? Wiesz co? E, rozmawialiśmy z paroma osobami, nazwijmy to bardzo głęboko e, w tym projekcie. E, no i to się nie powinno wydarzyć. Poza tym chciałem powiedzieć, że e, w rankingu cyberbezpieczeństwa w 2023 roku Polska jest na szóstym miejscu na świecie, jeśli chodzi o poziom zabezpieczeń dzisiaj. Więc to, Czyli... to naprawdę nie jest źle. Czyli nie powinniśmy się obawiać przynajmniej nie. tego. Możemy się obawiać y, takich ataków blokujących ksef, takich y, próbujących go wyłączyć, obciążyć nadmiernie. To się może wydarzyć, natomiast świadomość po stronie operatorów tego ksefu no jest. Nie? Oni wiedzą, że to się może wydarzyć. Y, znaczy, ja bym postawił tezę, że filozofia działania ksefu jest. Taka, że zwykłe wysyłanie do niego danych przypomina taki najbardziej typowy atak, atak D -D hakerski, prawda? <grym i tle> atak typu Denial of Service, tak? Bo. Swoją drogą interesująco przedstawia się, się, się kwestia odporności Ksef na awarie, bo wiemy, że te stany awarii są zaplanowane w przepisach. No, ja osobiście obawiam się tego, że na przykład pod koniec każdego miesiąca Ksef może mieć problemy techniczne. Jak myślisz? Wiesz, co. Y Rozmawiając z tymi, którzy testowali e, infrastrukturę ksiofową pod kątem obciążeń, to powinno zadziałać, w sensie powinno przetrwać. Natomiast jest jedna rzecz, której prawdopodobnie nie uwzględniono: e, to znaczy ktoś wziął ilość danych, ile faktur jest wystawianych średnio dziennie. Nałożył na to jakiś tam drobny plusik i to jest bardzo rozsądne podejście. Ale tu jeszcze trzeba było zapytać kogoś, kto zajmuje się księgowością, i dowiedzieć się, ile faktur jest anulowanych mailem, ile jest telefonów. W... Tak, pani Krysiu, pani podrze tę fakturę, ja, ja wyślę ją jeszcze raz, nie? W tu... się nie da, prawda? W wszystko jest korektą. Wszystko jest korektą w ksef czyli kolejną fakturą tak naprawdę, więc y, są tacy, i ty, ja do nich nie należę, bo ja tego nie liczyłem, ale chętnie powtórzę, bo, bo mówiła to osoba bardzo wiarygodna i kompetentna, że y, ilość faktur przesyłanych przez KSEF jest niedoszacowana o 40%. No, może być różnie. Dobrze, Mateuszu, wracając do, do, do naszego zasadniczego tematu, bo odbiegliśmy trochę dygresjami. No, zidentyfikowałeś tutaj dwa główne pola z wyzwaniami, jeżeli tak mogę powiedzieć, tak? Czyli po pierwsze te kwestie związane z zarządzaniem, całym procesem obiegu dokumentów, jeżeli tak można powiedzieć. I można. druga rzecz to pole nowych ryzyk, które w działalności przedsiębiorstwa otwiera nam KSEF. To jakbyś tak miał powiedzieć w skrócie? Bo mamy jeszcze trochę czasu do wejścia w życie ksef, no to co należałoby w pierwszej kolejności zrobić w kontekście tych kwestii związanych z zarządzaniem, procesem obiegu dokumentów, żeby spróbować się przygotować do ksefu? Hmm. To, co mówisz o obiegu dokumentów, jest, jest bardzo dobrym punktem wyjścia, bo. Ja uważam, że należy zacząć od zrobienia czegoś, co ładnie się nazywa w menadżmencie mapowanie. Czyli musimy po prostu ustalić, gdzie my w ogóle jesteśmy. I to Jak nie. W... To wygląda, prawda? Tak, tak. Nie, czyli nie w taki dorozumiany sposób, że a ja tam mam do... program dobrej, solidnej firmy, i tam widziałem, że tam pojawiła się zakładka KSEF i nawet raz dziennie dostaję maila, przejść przez te szkolenie. To znaczy, e... że jestem gotowy, tak? Tak, tak, <laughs> tak myślę tak. sobie. Tak, tylko warto sobie zrobić, byśmy powiedzieli po chrześcijańsku, taki rachunek sumienia i zobaczyć, gdzie my tak naprawdę jesteśmy, co nie działa, co być może działa. I, i, ten, i ten punkt wyjścia to jest w ogóle podstawa do tego, żeby zaplanować wejście do ksefu. Czyli mówiąc tak w takich prostych, żołnierskich słowach, trzeba byłoby. Sprawdzić, jak dokładnie jest, bo może nam się wydaje, że jest A, a tymczasem jest B, tak? Może się tak okazać. Bo jak będziemy wiedzieli, jak jest w naszej firmie, jak dzisiaj krążą faktury sprzedażowe, to znaczy jak są wystawiane, przez kogo, w jaki sposób są wysyłane, jak krążą faktury zakupowe, to znaczy kto je odbiera, kto je przekazuje do płatności, kto je weryfikuje. No to jak będziemy wiedzieli o tych rzeczach, no to na pewno będzie nam prościej, albo inaczej będziemy w stanie w ogóle sprawdzić, jak to się może. Jak to może współgrać z nowym systemem, z albo, albo nie współgrać, bo no poza albo obrotem współgrać. dokumentami mówimy przede wszystkim o poznaniu obrotu informacją ja powiem szczerze, że mało jest osób, które potrafią, w, mówimy tutaj o średnich i dużych organizacjach oczywiście, mało jest osób, które potrafią powiedzieć, Dokładnie, dlaczego jakaś informacja jest na fakturze, dlaczego to ten dział przekazuje te informacje, a, a skąd on nią bierze, bo może ta informacja wcale nie jest aktualna, tylko to jest informacja z magazynu, a aktualna informacja jest w logistyce, a się okazało, że bierzemy informacje z magazynu, no bo tam oni się znają i kolegują, nie najlepiej. To, takie, to są takie autentyczne przykłady z miejsc, gdzie, gdzie sobie rozmawialiśmy. Natomiast no, generalnie rozmawiamy o tym, żeby zobaczyć, Zobaczyć, jak wygląda obrót informacji i dokumentów w organizacji, które pozwalają nam wystawiać faktury, żeby zrozumieć, co dajemy na tych fakturach, dlaczego to tam dajemy i w drugą stronę, dlaczego oczekujemy czegoś na fakturach zakupowych I Mateuszu, czyli robimy audyt, tak, można Dokładnie powiedzieć. tak. Dokładnie tak, robimy audyt. Zaczynamy w ogóle od tego, że Zaczynamy się komunikować z interesariuszami, czyli osobami, które zarządzają w naszej firmie, albo jak my sami nimi jesteśmy, to z osobami, które są kluczowe w tym procesie. Musimy porozmawiać albo z naszym szefem, albo z naszymi dostawcami, albo jednocześnie z nimi, z odbiorcami, z działem księgowym, żeby w ogóle powiedzieć: słuchajcie, czy wy wiecie, że jest coś takiego jak KSEF. Bo czasem się okazuje, że osoby związane z wystawianiem faktur, mówią, nie w ogóle nie wiem, tak? To, to co ja teraz będę musiał dostarczać. Krok drugi to, to jest na pewno sprawdzenie tego, co my mamy, jakie, do, jakie oprogramowanie wykorzystywane jest w procesie fakturowania, dlaczego jest wykorzystywane, skąd bierze dane to oprogramowanie, kto je tam wprowadza. Bo, jak to w wielu firmach bywa, firmy rozwijają się organicznie. Rzadko kiedy jest szansa, żeby tak od ołówka sobie zaplanować, Ok, to będziemy korzystać tylko z rozwiązań tej firmy, bo ta firma daje kompleksowe rozwiązania. Często jest tak, że my w ogóle nie wiemy, że na przykład otworzymy drugi rodzaj linii biznesowej i będziemy strzelam poza żarówkami sprzedawać też warzywa i owoce, a są takie firmy. I tam w ogóle mamy inny system fakturowania, i on powstał. Naturalnie, on się idealnie nadaje do sprzedawania warzyw i owoców. Ten drugi się nadaje idealnie do sprzedawania AGD, ale kompletnie razem nie działają z ksefem. No bo nikt nigdy ich do tego nie, nie planował. To się zwłaszcza pojawia w sytuacjach, kiedy klienci niejako zamawiają sobie dedykowane oprogramowanie. To jest jakaś mała firma, która żyje z tego klienta albo żyje z tej branży, i po prostu dostosowuje te swoje moduły indywidualnie pod tę branżę. I potem często się okazuje, że te moduły nie do końca są dostosowane do, do KseF-u, bo, bo nie było potrzeby. A teraz ta firma musiałaby dokonać na przykład 100, zrobić 100 projektów dostosowania do Ksefu, a ma nie wiem to 20 programistów i, i, i szef. Nie? No są, są takie firmy. Albo czasami się okazuje, że ten moduł był pisany przez programistę, który już dawno odszedł i nie ma z nim kontaktu tak. i nie wiadomo do końca co zrobić. Mateuszu, no, ale myślę ch chyba, nie wiem czy się ze mną zgodzisz, że pewnie dobrym pomysłem będzie no, po zrobieniu tego audytu jakieś... Zapisanie tego wszystkiego, jeżeli tak, tak można powiedzieć, tak? U utrwalenie tego, bo no, mówi się o tym, że, że właśnie no, to powoduje, że my jeszcze raz potwierdzamy te, te, te zebrane informacje, no i też dokładnie wiemy, w którym punkcie jesteśmy, no ale powiedzmy, że zrobiliśmy taki audyt. Mamy opracowane te ścieżki obiegu dokumentów, te zasady zbierania danych, wiemy kto się tym zajmuje, wiemy przy pomocy czego te faktury są wystawiane, kto je wysyła, kto się komunikuje. Oczywiście mamy też zebrane informacje dotyczące tej, tej, tej drugiej strony, czyli zbierania, odbierania, przyjmowania faktur zakupowych, opłacania ich i tak no, Mamy już tę całą wiedzę i co dalej zrobić? Zostaje, zostaje kluczowy krok. Jak już wszystko wiemy, jakie faktury mamy i skąd się biorą te faktury, jakie tam mamy dane, no to teraz musimy wziąć te dane i dopasować do tego, czy zmieszczą się na fakturze ksefowej. No bo jest takie nowe słowo schema. Schema to jest nic innego jak wzór faktury, no ale niestety to jest wzór faktury elektroniczny. On ma swoje ograniczenia co do ilości znaków, co do tego jaki rodzaj danych może tam być wprowadzony. I to co musimy zrobić, to każdą naszą fakturę sprzedażową i zakupową po prostu dopasować do obowiązującej schemy. Czemu do obowiązującej? No bo może ta może się zmienić w międzyczasie. tak to jak to z wzorami dokumentów często bywa, widzimy, że na stronie ministerstwa pojawia się nowy formularz CIT-8 w wersji 36 i wszyscy, którzy tylko mogą, starają się jeszcze wysłać w poprzedniej, bo ten nowy jest zupełnie inny. A tutaj chyba możemy powiedzieć, że y, obecnie mamy już do czynienia z drugą wersją schemy faktury, prawda? Bo o ile dobrze wiem, to teraz, a rozmawiamy w, pod koniec listopada 2023. Roku obowiązuje schema FA2, w nawiasie 2, prawda? Tak tak, tak, tak. Jak myślisz, wejdzie kolejna schema przed wejściem w życie ChSF? Odmawiam komentarza. Odmawiam komentarza. No Odmawiam no. komentarza, bo jeszcze ktoś pomyśli, że mam jakieś tajne informacje. A nie masz. Nie, nie mam absolutnie. Powiem tak, jeżeli w przeciągu najbliższego pół roku by się pojawiła nowa schema, no to, to nie jest to tak wielki problem jak na przykład yy, jakieś kompleksowe zmiany w przepisach podatkowych. Dlaczego? No, bo schema wymaga tak naprawdę dopasowania informacji, które już mamy i już wiemy, że nam pasują lub nie. I, i to jest czasochłonne i to by było wymagające, no bo ten krok ze sprawdzaniem faktur musielibyśmy wykonać jeszcze raz. Natomiast to już jest trochę inne miejsce niż jakby nie mamy w ogóle procesów opanowanych, nie wiemy jak te faktury są wystawiane, skąd bierzemy informacje. To, to jest zupełnie inny rodzaj problemu. Niewygoda na pewno, zwłaszcza jeżeli by się to na przykład pokazało. W czerwcu, co nie, nie jest wykluczone. Nie takie rzeczy już widywaliśmy, prawda? Tak, tak? tak, zwłaszcza, że tutaj nie ma żadnego wakatio legis, prawda? To nie jest tak, no, że. Dokładnie. A musicie mieć pół roku co najmniej dla nowej schemy? Absolutnie nie. Nowa schema może być ostatniego dnia czerwca, od 1 lipca wystawiamy. To jest złe oczywiście. Nie chcielibyśmy tego i nie oczekujemy tego po racjonalnie działających organach i urzędach. Natomiast, no, różne rzeczy widzieliśmy, prawda? Mhm. Mateuszu, no, a co jeszcze trzeba byłoby uwzględnić w takim, w takim planie działania? No bo sprawdzamy, czy próbujemy dostosować nasze narzędzia do tego, żebyśmy w ogóle mogli wmieścić nasze faktury w samą te schematy, o której mówiłeś. No bo no, myślę, że na pewno niektórzy dzisiaj wystawiają już faktury w formacie XML, no ale większość podatników na pewno robi to zupełnie inaczej. No, to jest tak jak powiedziałeś, kwestia techniczna, czyli muszę sprawdzić, czy mój program do fakturowania. Będzie potrafił wygenerować treści faktury w tej schemie i od no ale myślę, że, że to chyba nie wszystko, prawda, jeżeli chodzi o ten plan działania, o plan przystosowania się do ksefu, o to, co można zrobić, zanim ten ksef się stanie obowiązkowy i zanim ja będę musiał już działać w ksefie. Mm. A czy no ja, ja zawsze klientom, z którymi mam szansę rozmawiać o, o wdrożeniu ksefu, podpowiadam rzecz, która niestety, wbrew pozorom, nie jest oczywista: to jest zróbcie dobry plan. Zróbcie sobie dobry plan, bo to jest jakiś punkt na osi czasu. My wiemy, że ten pierwszy lipca się zbliża nieobłaganie. Oczywiście jest te nasze znane prawo Parkinsona, że jak mamy 6 miesięcy, to bardzo dokładnie te 6 miesięcy wykorzystamy. Myślę, że zna to każda osoba, która studiowała. Może nawet ty. Natomiast zmierzam do tego, że. Mówiąc o planie, masz na myśli harmonogram, tak? Tak, tak. Dobry, dobry, dobry plan yy, i taki dobry plan powinien zawierać yy, cele, jakie chcemy osiągnąć. Jakąś analizę ryzyka, co może się wydarzyć źle, co może się wydarzyć w najgorszym przypadku, kto jest odpowiedzialny za to, kto podejmuje decyzje, kto ma być poinformowany w firmie. To jest taka znana w zarządzaniu matryca raski, czyli matryca po prostu odpowiedzialności. Yy, warto sobie odświeżyć, Jakieś metodologie zarządzania projektami, bo sobie tutaj rozmawialiśmy o tym, że wystawianie faktur to nam się kojarzy z działem księgowości, wystawianie faktur elektroniczne, no to jeszcze dział IT, a jak spojrzymy na KSEF w całości, to mówimy OK, no ale. Dział księgowości tak naprawdę to on tylko zbiera informacje i je przetwarza. On ich nie wytwarza, tych informacji, nie? On jest skądś ma? Dział księgowości sam sobie nie, nie jest do niko, nikomu do niczego potrzebny. W sensie nie ma firmy, która jest tylko działem księgowości. No więc te informacje skądś pochodzą? Czy ktoś musi to uzgodnić z tymi działami, a jak z nimi to uzgodni, to musi wiedzieć, skąd te działy biorą te informacje? Czy czy jakość tej informacji jest odpowiednia? Naturalnie rodzą się nam tutaj role w procesie i zarządzania KSEF-em, ale też wdrożenia ksef że musimy ustalić, kogo informujemy o zmianach w ksef kto jest decydentem w tym procesie, kto musi podejmować decyzję o tym, że na przykład wystawiamy faktury. Poza naszym systemem elektronicznym, czyli jak jest jakaś awaria, to wszystko musi być uregulowane. Ja jestem daleki od tego, żeby straszyć jakąś odpowiedzialnością karno-skarbową i tak dalej, że, że to się będzie działo, bo, bo podejrzewam, że nie, bo jest tyle wątpliwości związanych z ksefem, że zanim się zacznie jakieś karanie przedsiębiorców, to, to minie sporo czasu. Natomiast mamy dzisiaj 7 miesięcy na to żeby zaplanować wdrożenie XF-u, nadać ludziom jakieś role i to nie tak jak się działo w rodo że Pierwsza z brzegu złapana pani sekretarka została właśnie inspektorem ochrony danych osobowych całkiem sporej firmy. Tylko warto sobie to, to zaplanować, bo ksef przy okazji daje szansę też do tego, żeby sobie uporządkować te procesy, które w naszych firmach kuleją. Bo tak często jest, że organiczny rozwój firmy powoduje, że nasz biznes no nie zawsze jest taki, taki jakbyśmy chcieli. Czyli widzisz ksef jako szansę też do tego, żeby uporządkować pewne tak, procesy tak, w firmie. Tak, zwłaszcza finansowo-księgowe, bo my mamy często taki obraz pani księgowej albo pana księgowego, co jest tym irytującą osobą, która w okolicach 15 dnia, miesiąca zaczyna zadawać rozliczne pytania. Proszę. O... Tak, zawsze czegoś chce, a oni tu chcą biznes robić. To może to jest szansa, żeby. Nadać jakieś jasne role w procesie? Może to jest szansa, żeby zrobić sobie jakąś procedurę? Może to jest szansa, żeby jakieś złe nawyki usunąć? Bo każda firma je ma. Ale zgodzisz się chyba z tym, że. Wdrożenie ksefu wymaga chyba każdorazowo indywidualnego podejścia, prawda? Z punktu widzenia tego, tego organizacyjnego, właśnie, no bo chyba w każdej firmie jednak ten proces zdobywania informacji, przekazywania informacji proces zakupowy, proces sprzedażowy wygląda inaczej. I chyba nie ma jednej złotej recepty, która u każdego zadziała. Nie, nie ma, nie ma i to są prostsze projekty, są projekty trudniejsze, są takie zdarzenia, które jakby z automatu powodują, że wdrożenie ksefu jest trudniejsze, na przykład rozdrobniona infrastruktura, czy tu mówimy o retailu z wieloma sklepami, czy mówimy o firmach ze stacjami benzynowymi, czy mówimy o jakichś zwykłych składach węgla, których jest na przykład ileś tam set w Polsce. To są takie czynniki, które od Razu nam utrudniają. Jak mamy kilka rodzajów oprogramowania, które wystawia nam faktury, to też nam to utrudnia. Jak mamy oprogramowanie korporacyjne, czyli jesteśmy odnogą jakiejś wielkiej korporacji, to no, niestety trudno oczekiwać, że potężna międzynarodowa firma uruchomi teraz projekt dostosowywania do ksefu dla jednego kraju. To może się wydarzy, no bo cała Unia gdzieś tam rozmawia o tych elektronicznych fakturach, ale nawet w takich Włoszech ten ksef nie jest obowiązkowy dla wszystkich. Z tego co czytałem, 75% podatników włoskich jest w ksefie, a reszta się nie wybiera. Więc, jakby przekonanie dużej korporacji, żeby indywidualnie dla nas wydała bardzo duże pieniądze, żeby dostosować jakieś potężne narzędzia informatyczne, to się nie wydarzy po prostu. Nie? To się po prostu nie wydarzy. Więc musimy szukać jakichś alternatyw. To są albo dostawcy krajowi i paru fajnych mamy, albo musimy właśnie wejść w ten kontakt z naszym dostawcą oprogramowania i ustalić, co on nam daje, albo czego nie daje. Bo ja znam takie przypadki, gdzie okazuje się, że zresztą wczoraj też rozmawialiśmy. Y że jest jedna faktura wystawiana raz na półtorej roku i wdrożenie tego z perspektywy e, firmy tworzącej oprogramowanie to są setki tysięcy złotych i ich nie obchodzi to, że będę wystawiał jedną fakturę za złom raz do roku, tylko oni po prostu chcą dodatkowy moduł oprogramowania i tyle kosztuje moduł. I paradoksalnie wychodzi na to, że w tego rodzaju sytuacjach lepiej jest być może skorzystać z bezpłatnych narzędzi, które... Tak. które zostaną udostępnione przez ministerstwo tak. Dobrze Mateuszu, jeszcze jedną kwestię tutaj chciałbym poruszyć bo no intryguje mnie też to co powiedziałeś na wstępie że KSEF otwiera pewne nowe czynniki ryzyka w działalności przedsiębiorcy no wy, Powiedzmy, że jedno takie ryzyko, czy dwa takie ryzyka, chyba mogę sobie uzmysłowić. No jedno takie ryzyko, no to chociażby jest ryzyko tego rodzaju, że ktoś, kto poniewczasie okaże się osobą nieodpowiednią, dostanie uprawnienia do ksefu, tak? Na przykład, nie wiem, no, pracownik, z którym się pokłócimy i rozejdziemy się w niezbyt przyjemnej atmosferze, i na przykład no, przez niedopatrzenie nie zostaną mu odebrane uprawnienia, i będzie mógł wiele niefajnych rzeczy zrobić, tak? No, też oczywiście widzę ryzyko no, związane z tym, że przedsiębiorca. Będzie pod okiem skarbowego wielkiego brata, 24 godziny na dobę, 7 godzin, 7 dni w tygodniu. I no, jak mówią klasycy, uczciwi nie mają się czego bać, prawda? No ale o różnych rzeczach słyszeliśmy. No, też widzę gdzieś to ryzyko wycieku. Danych, albo być może, nie wiem, no nawet sprzedaży danych, tak? Bo jestem sobie w stanie wyobrazić sytuację, kiedy no ktoś na przykład korumpuje kogoś, kto ma dostęp do Ksefu, czy to z organizacji u przedsiębiorcy, czy to korumpuje kogoś z administracji skarbowej i. Mm, no, może dostać bardzo fajnie sprofilowane dane dzięki temu, co może mu posłużyć w nieuczciwej walce konkurencyjnej. No, ale wiem, że ty tutaj widzisz jeszcze znacznie więcej różnego rodzaju ryzyk, to jakbyś tak. Przybliżył trochę ten temat, o jakich jeszcze ryzykach należy pomyśleć, czy jakie jeszcze ryzyka należy sobie uzmysłowić w kontekście tego, co zmieni KSEF od 1 lipca 2024. Jasne, jasne, już mówię. Oczywiście zgadzam się całkowicie z tym, co mówiłeś o, o tych podstawowych, nieoczywistych ryzykach czyli jakimś konflikcie z pracownikiem, czy jakiejś korupcji. To są wszystko przestępstwa, i, i, i myślę, że one się będą zdarzać, bo tak długo jak są ludzie, tak, dużo, tak, tak długo będą jakieś nasze słabości, i nie, nie, nie mi oceniać, czemu ktoś się decyduje na takie, a nie inne działanie. Natomiast od tego będą odpowiednie organy, i gdzieś tam głęboko wierzę, że należycie będą w stanie chronić przed tego typu sytuacjami. A ja mimo wszystko gdzieś tam jestem propaństwowy i chciałbym wierzyć, że. Tych skorumpowanych urzędników nie, nie będziemy mieć. Natomiast mówiąc o, o tych innych nieoczywistych czynnikach ryzyka, warto zwrócić uwagę na to, co się dzieje w momencie, kiedy my zaczynamy raportować dane do KSEF-u, bo ra raportujemy je czasie rzeczywistym, prawda? Tak, cały czas, cały czas przekazujemy dane na żywo i to dane wysokiej jakości, to znaczy, tak jak najpierw się nam pojawił JPEG i te meczowanie kupujący, sprzedający stało się prostsze, no ale ono następowało Miesiąc później, tak? No i co do zasady, yy, dotyczyło administracji skarbowej. Natomiast w momencie, kiedy my raportujemy cały czas nasze zakupy, cały czas naszą sprzedaż, tak? No bo do tego się przecież Ksef sprowadza. Ktoś to, ktoś to ogląda, wszystko jest w formacie XML. Nie trzeba tego OCR-ować, nikt nie musi przepisywać tych danych, hmm. nikt ich nie będzie drukował. Algorytm będzie znajdował określone rzeczy i, i nauczenie, no skoro, i napisanie algorytmu poznane no znajdę... są. W formacie XML, prawda, to tak. na pewno należy się spodziewać, że powstaną albo pewnie już są narzędzia, które będą nastawione na wyłapywanie określonych rzeczy z tych plików, prawda? Dokładnie tak. Ale to nie, ale to nie koniec, bo my cały czas mówimy o sprawozdawczości o takim charakterze czysto finansowym. A trzeba zwrócić uwagę, że bardzo dużo firm raportuje też szereg różnych rzeczy niefinansowych. A jak? No, terminy terminy płatności. E Wszelkiego rodzaju środowiskowe raportowania, raportowania związane z wyrobami energetycznymi. Przecież nie trzeba produkować paliwa, żeby, żeby mieć koncesję na obrót paliwami ciekłymi. Nie trzeba, nie trzeba produkować ani sprzedawać ropy naftowej, żeby mieć obowiązek tworzenia rezerw tych, tych, tych znanych, tak? a to się wylicza samemu. Przy czym, jeżeli dobrze rozumiem, to wszelkie obowiązki raportowe, które dzisiaj są i tak pozostaną, tak? Natomiast dzięki KSEFowi właściwe instytucje będą w stanie porównać, czy nasze raportowanie jest rzetelne i czy ono się zgadza z KSEF-em. Dokładnie tak. tak. I wszędzie tam, gdzie na przykład raportujemy jakieś rzeczy dotyczące ochrony środowiska i bazujemy na no Jakiejś tam informacji, z, 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 która nie do końca, nie zawsze musi być informacją końcową, a zawsze jest tak, że w organizacji tą końcową informację ma dział finansowy, no bo, bo tam trafia ta ostateczna informacja, ile w końcu kupiliśmy, nie wiem tego rozpuszczalnika, ile go sprzedaliśmy y albo jakiegoś innego preparatu. Y tam jest ta ostateczna informacja już skorygowana, prawidłowa. No i często się dzieje tak, że nawet jeżeli powiedzmy, że ktoś ma tę informację prawidłową i raportuje coś na temat środowiska prawidłowo, przychodzi korekta, bo się okazało, że w tej ciężarówce była paleta więcej. No i czy ta informacja trafia już do osoby, która jest odpowiedzialna za raportowanie środowiskowe? Niekoniecznie. No zgodnie z prawami Marfiego, zapewne nie trafi. Różnie. I firma Różnie. może nie wiedzieć, ale system będzie wiedział, tak? Dokładnie bo system tak. równa ksef z raportami. No Dokładnie tak. Co może się wtedy stać? No, nie wiem, czy, czy ty miałeś szansę, natomiast ja parę razy współpracowałem z specjalistami z dziedziny ochrony, prawa ochrony środowiska, no i kary są imponujące po prostu finansowe, tak. Pamiętam, że przy raportowaniu związanym z Agencją Rezerw Materiałowych bodajże, tam gdzie raport, często słyszymy o tym, że mamy w Polsce rezerwy paliwa na jakimś tam poziomie, no i te rezerwy w dużej części są u przedsiębiorców, zabezpieczone. To przedsiębiorcy w jakiś sposób sobie zabezpieczają te rezerwy, no ale to wyliczają sami. I jak wyliczają sami, no to mogą popełnić błąd. No i teraz pytanie brzmi, czy osoba wyliczająca i raportująca ma dokładne informacje z działu finansowego, czy ma na przykład informacje z jakiegoś innego działu, od kierowców albo od... To, to, to dotyczy bardzo trywialnych rzeczy, jak na przykład coś, co jest nieoczywiste dla większości ludzi, ale trzeba raportować, ile posiadamy lodówek w firmie. Ja też. Ty nie. Ja nie. Chyba, że, chyba, że wrzuciłeś w koszty, ale teraz nie, się musisz nie przyznać. Teraz się musisz przyznać. E, napoje chłodzące e, dla pracowników. Nie, Ja zawsze mówię, że paragony z kas fiskalnych trzeba trzymać w zamrażarce, bo tam jest ciemno i chłodno, więc one mają szansę przetrwać przez 5 lat, więc zawsze mówię, że każdy doradca podatkowy i każde biuro rachunkowe może wrzucić lodówkę w koszty jako... Szafę na przechowywanie paragonów fiskalnych, tak? To jest ciekawe znaczy, rolek jest, to jest rejestrujących, i moim zdaniem to jest jak najbardziej uzasadnione. Ale Mateuszu, tutaj widzę, że no znowu wracamy, czy niejako powiązana jest za sobą kwestia tych ryzyk, o których mówisz, z kwestią organizacji procesów, prawda? No bo jeżeli będziemy mieli świadomość, że chociażby Ksef rodzi nam takie ryzyko, to to ryzyko jest jednocześnie, patrząc z drugiej strony, szansą, żeby dzięki wykorzystaniu Ksefu uzyskać stan. Zgodnego z rzeczywistością raportowania, prawda? No bo jeżeli zaprzągniemy tak. do tego procesu właśnie te dane, które nam wyjdą z ksefu, no to powinniśmy przy dobrze zaprojektowanym procesie mieć zawsze rzetelne raporty. Tak powinno być w idealnym świecie. Tak. Znaczy już wiesz, na etapie tego mapowania, o którym mówiliśmy sobie na samym początku. Warto sobie zadać pytanie, ok, to tu jest taka informacja, że kupiliśmy tysiąc litrów, nie wiem, środków antyadhezyjnych, przeciwstukowych czy czegoś innego, kto jeszcze coś z tym robi, z tą informacją? A tu taki Wojtek jeszcze wysyła taką informację do Wiosiu, że kupiliśmy tyle, tyle i tego i zużyliśmy tyle i tyle i tyle, tyle mamy odpadu i odebrała taka firma, nie? Mhm, czyli wracając... Przede wszystkim podstawą dobrego przygotowania się do ksefu będzie, będzie audyt, prawda? Tak, tak, dokładnie tak. Ja teraz chciałbym wrócić jeszcze do jednego wątku, o którym sobie już częściowo rozmawialiśmy, bo ja też widzę taką dużą zmianę w kontekście wejścia w życie KSEF w tym zakresie. Ty też częściowo już o tym mówiłeś, mianowicie dzisiaj często zdarza się, jest to oczywiście praktyka niezgodna z prawem ale dzisiaj praktycznie nie do wyeliminowania, mianowicie, mianowicie często zdarza się, że podatnicy dokonują tak zwanej podmiany czy anulowania różnego rodzaju dokumentów. No wiemy już, że to będzie niemożliwe, jak wejdzie w życie KSEF, no bo to, co wejdzie do KSEFu, to, to musi w KSEFie zostać, prawda? I jedyne, co z tym można zrobić, to można to skorygować, ale jak myślisz, czy poza zwiększeniem być może obowiązków ewidencyjno-dokumentacyjnych, poprzez to, bo może po prostu wzrośnie liczba faktur korygujących, to czy to w jakiś sposób może wpływać na, nie wiem, kondycję finansową przedsiębiorcy, na jego, nie wiem, mniejsze możliwości w zakresie kreatywnej księgowości, jeżeli tak, tak moglibyśmy powiedzieć. Bo no, ja, nie wiem, jak pamiętam czasy współpracy z mniejszymi firmami to pamiętam, że często chociażby księgowi, czy to doradcy podatkowi skarżyli się, że na przykład muszą się poruszać pomiędzy scylną banku, a charybdą urzędu skarbowego, czyli w jednym miesiącu wynik ma być fajny, żebym dostał kredyt, a w drugim miesiącu wynik ma być pod psem, żebym nie musiał płacić podatku, tak? I co w tym kontekście może zmienić KSEF? Jak myślisz? Jakie są twoje odczucia w tym zakresie? KSEF to, to, to dobrze czujesz, bo KSEF dla wielu firm to będzie urealnienie wyniku podatkowego. Po A to prostu. dobrze czy źle? To zależy. To zależy. Z perspektywy tego, że zostaną ograniczone manipulacje przy wyniku finansowym, to, to na pewno, tak? bo banki będą miały lepszą, lepszą ocenę tego, co się dzieje. A organy podatkowe teoretycznie będą sprawniej zbierać te zobowiązania. Natomiast w praktyce jest tak, że w dobrze zarządzanym przedsiębiorstwie, gdzie mamy rachunkowość niesprawozdawczą, a rachunkowość zarządczą, no to my mniej więcej wiemy, co się w firmie wydarzy. No bo tak, rachunkowość sprawozdawcza no to jest informacja na zewnątrz. My opowiadamy o tym, co się dzieje w firmie potencjalnym zainteresowanym. Mamy rachunkowość podatkową, tutaj, o wiadomo, Informujemy e, organy e, o tym, co się dzieje, no ale mamy też rachunkowość zarządczą. Planujemy, co się dzieje, staramy się przewidzieć, co się wydarzy, i dzisiaj obserwuję to w wielu firmach. E, jest coraz większa świadomość tej rachunkowości zarządczej, i mam nadzieję, że KSEW trochę to wymusi, tak? Że już nie możesz planować wstecznie, bo jak wiemy, analiza wsteczna zawsze jest skuteczna i teraz będziemy tworzyć wynik. Tylko jeżeli my wiemy, że chcemy starać się o inwestycję budowlaną na przykład i potrzebujemy wesprzeć się zewnętrznym finansowaniem w przyszłym roku, no to zaplanujmy ten rok tak. Jeżeli się da, oczywiście uwzględniając te czynniki, które w ogóle podlegają planowaniu, żeby ten wynik był satysfakcjonujący, bo to nie jest nielegalne planować wynik. Patrząc na to z jeszcze innej strony, to dla samych właścicieli firm to też może być szansa na to, żeby odkryć, jak faktycznie opłacalny jest ich biznes, prawda? Jeżeli, jeżeli szukają tej rentowności i są na tyle świadomi, żeby obcinać te ogony, które się nie opłacają, a, a szukać tych miejsc, gdzie rzeczywiście zarabiają pieniądze, to na pewno. Mamy natomiast w Polsce taką tendencję do tego, że jak mamy jakiegoś klienta od 100 lat, no to, no to nawet nie sprawdzamy, czy nam się opłaca, no bo on już tam z nami jest te 100 lat i, i tego nie sprawdzamy. A taka nowoczesna firma niestety. Po, powinna być trochę bezwzględna, bo my balansujemy między modelem firmy biurokratycznej a takiej firmy nowoczesnej, elastycznej, ale jak spojrzymy na e, Fortune 100 i zastanowimy się jakie tam firmy są, tam jest twarda biurokracja, tam jest e, ta, tam nie ma za bardzo elastyczności. Jest wiesz Microsoft, Apple, ale tam na końcu jest twarda biurokracja i dane. Jak Best właściciel firmy, no jak właściciel firmy dostanie twarde dane i na przykład zobaczy, że, no, okej, okay, ten klient dobrze płaci, ale na przykład coś, co też się często zapomina zawsze płaci długo po terminie długo po terminie, nie? I ja na to nie zwracałem uwagi, bo teraz, bo zawsze słyszałem ej, faktura nie dotarła, faktura była później, wyślij jeszcze raz tę fakturę, ale ja mam zwrotkę. Ale już... Teraz już no. nie będzie tłumaczenia, prawda, że nie no, dostałem tak, faktury. Tak, Teraz każda, tak. każda faktura będzie otrzymana od razu. Nadanie numeru Ksew równa się fikcja do otrzymania faktury przez odbiorcę. Dokładnie. Mateuszu, no, wygląda na to, że ksew może. Bardzo wiele zmienić w polskiej rzeczywistości gospodarczej. Musimy powoli już kończyć nasze dzisiejsze spotkanie. Nie wiem, może jest jakaś jedna rzecz jeszcze, którą chciałbyś tytułem podsumowania, czy, czy tytułem jakiegoś takiego mm. komunikatu końcowego przekazać naszym odbiorcom? Ech, tak, myślę, że jedną rzecz mogę powiedzieć. Ksef nie jest tak straszny, jakby się wydawało. Docelowo pomoże prowadzić biznes. Trzeba tylko zrobić sobie taki uczciwy rachunek sumienia, gdzie jesteśmy, i skontaktować się z wszystkimi zainteresowanymi, bo wasi klienci czy nasi klienci też są zainteresowani ksefem. Być może już coś zrobili, być może mają już jakiś pomysł na własne faktury sprzedażowe i rozwiązali część problemów. Tylko komunikacja, komunikacja i plan. I będzie dobrze. Myślę myślę, że to jest dobry pomysł. Mateuszu, dziękuję ci bardzo za nasze dzisiejsze spotkanie. Mam nadzieję, że będziemy mieli jeszcze okazję, żeby porozmawiać o pewnych technicznych aspektach ksefu, bo są to zagadnienia, na pewno również dosyć istotne. Ja dziękuję tobie bardzo za dzisiejsze spotkanie. A Wam wszystkim dziękuję za uwagę i zapraszam na kolejne odcinki podcastu dotyczące krajowego systemu e faktur. Dzięki jeszcze raz. Cześć, do zobaczenia. Do widzenia, cześć. Dziękuję Ci za wysłuchanie tej rozmowy. Więcej podcastów o KSEF już wkrótce. A jeśli chcesz otrzymywać regularne, bezpłatne artykuły i inne materiały dotyczące krajowego systemu e-faktur, przypominam, że możesz zapisać się na bezpłatny newsletter poświęcony właśnie temu tematowi. Link do zapisów znajdziesz w opisie do tego odcinka. Dzięki za uwagę. Do zobaczenia. Cześć.